7:09. Rozmowa poranka. Moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, rekolekcjonista, wykładowca, publicysta i autor książek. Szczęść Boże! Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam radio słuchaczy. Porozmawiamy dziś o książce. A dziękuję bardzo. Porozmawiamy dziś o książce Dbaj o dziś, 365 dni ze słowami księdza Piotra Pawlukiewicza. A porozmawiamy, bo miał ksiądz bardzo duży wkład w powstanie tej książki. Czy może ksiądz powiedzieć naszym słuchaczom jaki? Ojej, to zawsze w takich sytuacjach jest trochę niezręcznie, bo wychodzi na to, że kiedy mówimy o sobie, to jesteśmy mało skromni. Więc najchętniej bym powiedział tak, że odsyłam do książki. No ale między innymi chodzi o to, że z Piotrem Pawlukiewiczem 10 lat wspólnie pracowaliśmy w seminarium, Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, przygotowując przyszłych księży do posługi kaznodziejskiej. No i to przy okazji tego wywiązywało się dużo różnych rozmów na temat w ogóle obecności księdza w mediach, obecności na ambonie, różnych styli kaznodziejskich, ale też no, szczególnie był to rok ostatni, kiedy już Piotr był dużo słabszego zdrowia, kiedy już nie mógł jeździć, a ponieważ zostałem posłany na tą parafię, na której on był już wcześniej, no więc w sposób naturalny częściej się spotykaliśmy, ale nie tylko przy stole, po prostu często przychodziłem do niego, modliliśmy się razem, rozmawialiśmy, jedliśmy lody, piliśmy kawę. I zaczęliśmy też, ponieważ on już nie zawsze miał siłę, żeby wyjść z pokoju, więc zaczęliśmy też regularnie odprawiać mszę u niego. I to był też czas taki bardzo osobistego, no można by nawet powiedzieć takiego wręcz intymnego dzielenia słowem, bo czytaliśmy Ewangelię i mówiliśmy, co mówi do nas Pan. Więc takie bardzo dobre doświadczenie żywego kościoła, chociaż w takim bardzo wąskim gronie w mieszkaniu Piotra. No i właśnie jakby kiedy ta książka powstawała, zostałem poproszony jako taki konsultant, żeby z jednej strony udzielić takiego wywiadu wprowadzającego, z drugiej strony no, doprecyzowywać w paru punktach, co ksiądz Piotr miałby na myśli. Oczywiście to jeden Pan Bóg i ksiądz Piotr wie, ale no, zważywszy na moją długoletnią współpracę z nim, więc wydaje się, że dużo moich sugestii było, no myślę, że było celnych, dlatego że zostały przyjmowane. Tak myślę, że tak było. Dlaczego ludzie wciąż słuchają słów księdza Piotra Pawlukiewicza i wracają do nich? Piotr był geniuszem na ambonie. Dlatego, że miał od Boga wielki dar do tego, żeby opowiadać ludziom o Bogu, żeby wyjaśniać Pismo Święte. I on robił to w sposób mistrzowski, bardzo prostym, przystępnym językiem. Kiedy sięgam po jego doktorat, to on opowiada, że we wstępie do swojej pracy, że on nie zawsze taki był, że pierwotnie to chował się za teologicznymi frazesami, ale pod wpływem takiego słynnego księdza proboszcza z Izabelina, Aleksandra Federowicza, o którym Piotr napisał doktorat, a którego kult księdza Aleksandra też tak rozkrzewiałem, bo między innymi z uczniami przygotowaliśmy film Święty z Izabelina, jak byłem w Izabelinie, też audiobook, różne publikacje. No to też mieliśmy dodatkową pasję rozmowy o księdzu Federowiczu. I to właśnie ksiądz Piotr Pawlukiewicz pod wpływem księdza Federowicza zrozumiał, że trzeba zmienić język. I ten efekt, który był, prawda, te tysiące albo nawet miliony ludzi, które słuchały księdza Piotra, czy na tej ambonie, w którym był kościół, która była w kościele Świętego Krzyża, czy Świętej Anny, czy w Radiu Warszawa, czy w kaplicy sejmowej, czy kiedy robił komentarze wprowadzające do pielgrzymek papieskich, czy także za granicą w Europie, czy w Chicago, czy w Wielkiej Brytanii, no to po prostu to się nie wzięło znikąd. To był talent, którego on nie zakopał, a pomnożył. I chociaż ktoś słuchając tego, to powie, że to było takie bardzo potoczne, ale to nie było potoczne. To było świadome stosowanie pewnych narzędzi językowych, pewnej techniki mówienia. Oczywiście to było poprzedzone bardzo długą modlitwą, ale Piotr z jednej strony znał Boga, z drugiej strony znał bardzo dobrze człowieka, bo też w tym wszystkim miał dużo rozmów z ludźmi. Jeździł też, ale też ludzie przyjeżdżali specjalnie na rozmowę
na rozmowę z nim. I to, jak bardzo był kochany, widziałem też przy okazji pogrzebu, bo byłem jednym z organizatorów pogrzebu księdza Piotra. No więc, więc po prostu widziałem, jak się bardzo cieszył i dalej cieszy dużą popularnością. Myślę, że też Piotr potrafi udzielać trafnych odpowiedzi na wiele nurtujących problemów ludzi. Do dzisiaj mam wiele świadectw ludzi, nie tylko duchownych, ale i świeckich. Teraz mi się przypomina matka, która ma 3-4 córki, takie nastolatki. Mówi, proszę księdza, ja zawsze przed snem słucham księdza Piotra Pawlukiewicza, bo jak ja jego posłucham, to on potem umiem rozmawiać z moimi córkami. I takich osób jest do dzisiaj dużo, dla których ksiądz Piotr był, jest i będzie ważną postacią. I to właśnie świadczy o jego geniuszu. Geniusz Piotra Pawlukiewicza polegał również na tym, że on wytyczył ścieżki dla wielu dzisiaj znanych kaznodziejów, którzy oczywiście ubogacają swoim stylem mówienia. Ksiądz Piotr jest niepowtarzalny, ale to on wytyczył pewne nowe ścieżki, którymi wielu kaznodziejów dzisiaj internetowych, kościelnych poszło. Ale to on był jednym z pierwszych, albo pierwszy, który tak odważnie, tak rozpowszechnił to współczesne kaznodziejstwo. I w tym sensie można powiedzieć, że oczywiście historia kaznodziejstwa nie zaczyna się od Piotra Pawlukiewicza, że on się wpisuje w taką historię kaznodziejstwa powszechnego. Tacy wielcy kaznodzieje, jak chociażby święty Antoni Padewski, czy Bernard z Clairvaux, czy La Cordelle, to i Pawlukiewicz może stanąć w szeregu ich wszystkich, bo tak jak na przykład bazylika w Padwie była za mała, żeby słuchać kazań Antoniego Padewskiego, to Kościół Mariacki w Krakowie był za mały, żeby się pomieścić ludzi, bo ludzie stali na rynku głównym, żeby słuchać kazania Piotra Pawlukiewicza. Więc na szczęście miał też inne forum, jak chociażby media. Tak, tak, ale to właśnie on był tym pierwszym, który tak mocno wszedł w te media. I tak oczywiście też dlatego, że będąc na jakimś etapie kierując Radiem Plus, to też się do tego przyczyniło, że uczył się tego języka mediów. No. No, mogłoby więc to zabrzmieć, to co powiem może zabrzmieć jak paradoks, ale z jednej strony ksiądz Piotr Pawlukiewicz był niesamowicie taki delikatny wobec człowieka, ale też z drugiej strony to nie było tak, że on mówił ludziom to, co chcieli usłyszeć, jeśli na przykład trwali w grzechu, czy też szukali usprawiedliwienia. No bo Piotr kochał Boga i kochał człowieka. Jak się kocha, to się stawia wymagania. Piotr wymagał od siebie i wymagał od ludzi. I ludzie widzieli jego autentyczność, widzieli też poczucie humoru, to, że on nie udawał jakiegoś człowieka zamkniętego, nadętego, tylko był autentyczny, szczery, ale też mówił, słuchaj, masz jedno życie, jak nie chcesz go zmarnować, to nie rób tego, tego i tego, a rób to, to i to. Ale wiesz, ostatecznie decyzja należy do ciebie, tylko jak nie będziesz słuchał Boga, to potem nie narzekaj, że w twoim życiu jest coś nie tak. I on to potrafił powiedzieć na tysiące, miliony różnych sposobów, okraszając to różnymi historiami, wielkim poczuciem humoru i przy tym wszystkim zachowując skromność i serdeczność. Teraz mamy czas Adwentu, więc spowiedź też się często pojawia na kartach tej książki, ale spowiedź nie jako odklepanie formułki, tylko na taka spowiedź szczera, płynąca naprawdę z głębi serca i z tego wszystkiego, co w nas takie trudne i bolesne. To prawda, ale proszę zobaczyć, że Piotr Pawlukiewicz dużo mówił na ten temat spowiedzi, bo miał świadomość, że człowiek potrzebuje życia w prawdzie. Proszę zobaczyć, że w wielu krajach, szczególnie Europy Zachodniej, gdzie pustoszeją konfesjonały, to jednocześnie są oblegane gabinety terapeutyczne. Oczywiście jest potrzebna i terapia, i spowiedź. To jedno nie trzeba przeciwstawiać drugiemu, tylko że trzeba to w jakiś sposób mądry uzupełniać. Że są takie rzeczy, które należą tylko, taka sfera, część człowieka, która jest tylko domeną spowiedzi, bo tylko Bóg odpuszcza grzechy, terapeuta nie odpuszcza grzechów. A z drugiej strony są takie problemy, których się nie da zamodlić, które trzeba po prostu poddać fachowej opiece lekarzy, przejść pewien proces, czy kilka procesów leczenia, być może wspomóc pewnym leczeniem farmakologicznym. I jedno i drugie jest potrzebne. I jeżeli jest jakaś, oczywiście mogą być takie nowe tryby, jeżeli jacyś terapeuci mówili mi, że spowiedź jest niepotrzebna, to błądzą, bo człowiek jest też istotą religijną i potrzebuje spotkania z Bogiem, potrzebuje odpuszczenia swoich grzechów, a to może dać tylko Jezus Chrystus, posługując się kapłanem. Z drugiej strony, jak wiemy, jak to się mówi ładnie w teologii, łaska buduje na naturze, jest nasze człowieczeństwo, które jest po grzechu pierworodnym osłabione, które jest być może zranione pewnymi bolesnymi historiami i po prostu Bóg
może się też posłużyć terapeutą w tym procesie nawracania, porządkowania człowieka, harmonizowania. Już musimy powoli kończyć, a raczej już musimy kończyć. Jest w tej książce taka historia, to w tym wstępnym wywiadzie z księdzem dotycząca waszych wypraw na koronkę i bardzo mnie to ujęło, ale na wypraw na koronkę z krzesłem. Ale co, odsyłamy do książki, żeby ją poznać? No tak, tak, tak. Piotr był nowoczesny, ale też kochał tradycyjną duchowość. Uwielbiał modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. I dlatego towarzyszyłem mu w tej drodze, o czym opowiadam. Ksiądz Jerzy Jastrzębski, rekolekcjonista, wykładowca, publicysta i autor książek, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, zapraszam na stronę skarbnica.jerzego.pl. Dzięki z Bogiem. 7:09. Rozmowa poranka.